Leczenie w ramach badania klinicznego jest czymś dodatkowym, z czego pacjent może skorzystać, jeżeli ma chorobę, która jest chorobą trudną do leczenia. Jeżeli mówimy o chorobach nowotworowych, a tutaj głównie zajmujemy się leczeniem takich chorób, czyli chorób, które zagrażają życiu wprost, no zaleca się, żeby na początku tego procesu leczenia, albo też w jego trakcie, jeżeli jest potrzeba zmiany terapii, skonsultować możliwości leczenia pacjenta, wszystkie możliwości leczenia pacjenta, bo rzecz jasna pacjent może leczyć się w ramach terapii refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tych terapii w Polsce jest dostępnych całkiem dużo, ale czasami mamy możliwość, żeby zaproponować pacjentowi taką terapię, która będzie dla niego dawała większą szansę uzyskania remisji, będzie lepiej tolerowana i będzie wygodniej podawana. Mówię o tym dlatego, że wiele nowych terapii to są terapie, które podaje się doustnie, bierze się je w domu, nie wymaga to hospitalizacji. To są takie zalety, które powodują, że pacjent ma mniejsze też ryzyko na przykład narażenia na infekcje, co przy chorobach nowotworowych jest szalenie ważne. Oczywiście w trakcie tego procesu leczenia pacjent jest bardzo szczegółowo w ramach badania klinicznego kontrolowany. Protokół leczenia w badaniu klinicznym wprost narzuca na ośrodek, który prowadzi takie leczenie, bardzo wysoki standard postępowania diagnostycznego i kontroli pacjenta. Pacjent ma stały kontakt z lekarzem prowadzącym, dysponuje jego kontaktem telefonicznym, jak również kontaktem do ośrodka, czyli kontaktem z tak zwanym koordynatorem, który może w każdym momencie zareagować na każde pytanie i każdą wątpliwość chorego, może też zareagować na każdy objaw dodatkowy, który się w trakcie leczenia może wydarzyć, i w ten sposób pacjent ma szansę uniknąć jakichkolwiek powikłań, zwłaszcza ciężkich i zagrażających życiu w trakcie procesu leczenia. To jest bardzo ważne, to powoduje, że pacjent ma komfort. W rutynowej terapii w ośrodku, który prowadzi leczenie bardzo dużej ilości pacjentów w ramach Funduszu Zdrowia, takiego bezpośredniego kontaktu często po prostu nie ma. Poza tym częstość wizyt w ośrodku jest ściśle określona, ona jest bardzo dostosowana do procesu leczenia, ale oczywiście w każdej sytuacji dodatkowych wątpliwości pacjent może przyjechać do ośrodka, mieć dodatkowe badania wykonane i się skonsultować z lekarzem, żeby mieć absolutną pewność, że wszystko jest w porządku. Terapie w ramach badań klinicznych to coś w rodzaju takiej furtki, okna do terapii przyszłości. Najczęściej te terapie, które używamy, to są terapie, które mają szansę za jakiś czas być standardem postępowania. Sposób leczenia nowymi technologiami medycznymi niestety z uwagi na skomplikowaność procesu przygotowania tych terapii jest coraz droższy, więc dlatego też Fundusz Zdrowia nigdy nie będzie miał szansy nadążyć całkowicie za refundacją najdroższych sposobów leczenia i udostępnić tych sposobów leczenia w każdym wskazaniu. W badaniach klinicznych jest to możliwe. Oczywiście nigdy to nie jest tak, że my dysponujemy terapiami w badaniach klinicznych do wszystkiego, do każdej sytuacji medycznej, do każdej choroby. To należy po prostu skonsultować. Ten dostęp jest czasowo ograniczony, dlatego nie warto zwlekać z takimi pytaniami. Warto zapytać wcześniej, czy mamy w tej chwili jakąś możliwość, czy będziemy mieć taką możliwość. Najczęściej z dość dużym wyprzedzeniem wiemy, jakie leki będą przygotowywane do tego typu leczenia. Należy podkreślić, że leczenie w badaniach klinicznych jest całkowicie nieodpłatne. Tutaj pacjent nie ponosi absolutnie żadnych kosztów tego leczenia. Po prostu przyjeżdża na wizytę, a sponsor, firma, która nam zapewnia tą terapię, pokrywa wszelkie koszty. Dodatkowo obligatoryjnie każdy pacjent leczony w badaniu klinicznym ma zapewnioną możliwość zwrotu kosztów dojazdu do ośrodka. Firma farmaceutyczna te pieniądze zwraca do pacjenta bezpośrednio, jak również czasami przy dłuższych wizytach, które wymagają więcej czasu spędzonego w ośrodku, nawet są to zwroty dotyczące wyżywienia. Ośrodek badań klinicznych to jest miejsce, które jest niedużym ośrodkiem. Tutaj nie mamy bardzo dużej ilości pacjentów naraz przychodzących, dlatego też pacjenci staramy się, żeby jak najkrócej oczekiwali na wykonanie procedur, na podanie leku, na konsultacje z lekarzem. Są umawiani indywidualnie, więc my doskonale wiemy, kiedy, o której godzinie, w jaki dzień, którzy pacjenci tutaj do nas przyjeżdżają.
czym są badania kliniczne? To jest możliwość leczenia dla pacjentów lekami, które mamy nadzieję, zarówno my jako lekarze, jak również firmy farmaceutyczne, które tą terapię badają, przygotowują, jak również pacjenci, że te leki będą stanowiły przyszłość leczenia w danym schorzeniu. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że większość chorób nowotworowych, złośliwych nowotworów, na które można zachorować, niestety nie zawsze jest uleczalna. Często są to choroby wprost śmiertelne i możliwość życia, możliwość jak najdłuższego życia w jak najlepszym komforcie, to jest nowa terapia, na którą oczekujemy. To są oczekiwania nas wszystkich po to, żeby można było choremu dać nadzieję na wyleczenie albo dłuższe życie. Udział Państwa w badaniu klinicznym daje Państwu szansę na to, że uzyskacie Państwo ten efekt, że będziecie po prostu mieli szansę uzyskania bardzo dobrego wyniku leczenia, w dobrym komforcie będziecie mogli Państwo dalej żyć. Ale oczywiście to, że Państwo chcecie, zgadzacie się na udział w leczeniu w badaniu klinicznym, daje szansę również firmie farmaceutycznej na to, że wyniki, które oni uzyskają z przebiegu tego leczenia, bo te informacje są przekazywane właśnie sponsorowi, będą oni mogli wykorzystać do tego, żeby przekonać urzędy do rejestracji leku, a później płatników do tego, żeby tą terapię refundować kolejnym chorym, więc przyczyniacie się również Państwo do tego, że przyszli pacjenci gdzieś tam w przyszłości będą po prostu mieli lepszy standard leczenia i większą szansę wyleczenia. Oczywiście badania kliniczne na razie w różnych chorobach nie przyniosły przełomu. Mamy choroby, w których nowe leki całkowicie zmieniły medycynę i na przykład są schorzenia nowotworowe, hematologiczne, które kiedyś jeszcze jak ja zaczynałem pracę w tym zawodzie, były natychmiast wskazaniem do leczenia transplantacją szpiku, czyli bardzo poważnym sposobem leczenia, który no, może być również zagrażający dla życia. A dzisiaj ci pacjenci dostają leki doustne i normalnie żyją, normalnie pracują, mogą mieć dzieci, mogą zakładać rodziny bez obawy o to, że to życie jest zagrożone. Także te terapie nowe, innowacyjne dają taką nadzieję i prowadząc badania kliniczne, my również jako lekarze mamy szansę przyczynić się do tego, że za jakiś czas będzie można takich przykładów dawać więcej. To jest szalenie ważne, wszyscy się do tego przykładamy, zarówno nasz zespół, nie tylko lekarze, ale wszystkie osoby, które pracują w ośrodku badań klinicznym. Państwo jako pacjenci, którzy mamy nadzieję będziecie mogli już teraz skorzystać z tej terapii, ale również przyszli chorzy, którzy niestety kiedyś zachorują, tego się nie da na dzień dzisiejszy uniknąć i będą mogli po prostu skorzystać z tej terapii.